Dzień dobry, dzień dobry. To ja, Ignacy Trzewiczek. Witamy w kolejnym wydaniu Planszówki TV. Nie było nas po przerwie, to znaczy w zasadzie byliśmy na przerwie. Znaczy nie było nas od dłuższego czasu. I teraz jest... Tak siedzisz wysoko, że cię muszę podnieść. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Czy Państwo się za mną stęskniło? Będzie troszkę ustawianie scenografii na żywo. Tak? Dobrze. Drogie Ciaki, bardzo dużo się wydarzyło. Ja byłem rozwiązany na komentach w jakichś, kurczę, zagranicznych i strasznie byłem zabiegany. Ale wróciłem. Wydawcy w Polsce wydali taką masę gier, że aż po prostu tego nie zliczy człowiek. Więc biegniemy szybko z newsami, ponieważ bardzo dużo się rzeczy wydało i ukazało. Jedziemy z newsami. Drogie Ciaki, po pierwsze, wydawnictwo Rebel Games. Jesteśmy teraz w dziale newsów. Wydawnictwo Rebel Games wydało grę Szeregowy Pingwin. Proszę się sfokusnąć. Na zdrowie. Dziękuję. To co wydali? Pomyślałem, że kich może być taki zabawny. Wiecie, że swojego mikrofonu jeszcze nie włączyłem. Wydawnictwo Rebel Games wydało grę Szeregowy Pingwin. O grę o pingwina. Skąd no słyszałem, że to całkiem niezła gra, więc bardzo się cieszymy, że taka gra trafia na polski rynek. Ta bomba ma uśmiech. Nic o niej nie wiemy, ale nic o tej grze nie wiemy, oprócz tego, że ponownie jest całkiem fajna. Gratulujemy Rebelowi, będziemy w tą grę grali, coś więcej o niej opowiemy innym razem. Wydawnictwo Fox Games, wydało grę René Bronca. Gra nazywa się Hex. Jest to najszybsza układanka na świecie. Nie wiem, że jest to prawda, ale taka jest informacja na pudełku. Pan w to grał, widziałem na lunch breaku. Nie wiedziałem, o co chodzi, tak sobie układałem kolorki do kolorów. Kiedyś wam o tej grze powiemy. Wydawnictwo Fox Games w końcu się wydało grę. Gratulujemy. Wydawnictwo Dwa Pionki, skądinąd znane nam dość dobrze, wydało grę Nie. To jest to gra Zbieranie Lew, gra karciana autorstwa Stefana Dory, prawdziwy klasyk. Jak ktoś lubi Tichu, jak ktoś lubi Brydża, jak ktoś lubi szpilki, to Nie jest jego obowiązkowym wyborem. Gramy w parach. Co turę się te pary zmieniają, to jest bardzo fajne, bo sobie co turę wybieramy partnera, z kim będziemy chcieli w tej turze grać. Bardzo fajna gra. Moje drogie Ciaki, ukazała się gra Straszny Dwór, którą dzisiaj wam powiemy, jak się w nią gra. Straszny Dwór to taki pandemik dla dzieciaków, wydany przez wydawnictwo Fox Games. Autorem gry jest Anik Lobet. Niestety nie jest to doktor Kniziak, który wymyślił 600 gier, tylko Anik Lobet. I jest doktorem matematyki. Tak jest, ale on nie jest doktorem matematyki. Nie każdy bawna ma Knizie w swojej stajni. Straszny Dwór, będziemy dzisiaj o nim opowiadali, więc rzucam go sobie w tym miejscu. Wydawnictwo Fox Games także wydało grę Kraby na fali. Jest to gra, o której ja nic nie wiem, ale kolega za kamerą coś wie. Co pan o niej wie? Że to takie się, że chodzi i się skacze. Więc jest to taka gra bardziej w skakanie. Będziemy o tej grze wam opowiadali pewnie w przyszłym tygodniu, w nią sobie tutaj zagramy zespołu, bo na razie tylko kolega Marek sobie w domu w nią zagrał. To jest nieuczciwe i jesteśmy temu przeciwni. Moje drodzy, tymczasem wybuchowa prawdziwa mieszanka z wydawnictwa Rebel Games ukazała się. Jest to gra, która miała premierę na targach w Essen. Tam były jakieś straszne problemy z wydaniem tej gry, ponieważ tam te kuleczki się wysypywały, ale teraz podobno jest to wydanie jakieś znacznie lepsze. I tutaj pudełko mówi, że waży magiczne eliksiry i uwolni ich specjalne moce, doprowadzi do ogromnych reakcji łańcuchowych. Więc będziemy tutaj wszyscy uwalniali różne reakcje łańcuchowe. Wybuchowa mieszanka wydawnictwa Rebel Games się ukazało i ukazała się gra Kaleidos Junior, w której to grze trzeba coś robić, ale jeszcze nie wiemy zupełnie co. Jest to gra wydana po angielsku, włosku, francusku, hiszpańsku, niemiecku i polsku. Proszę Państwa, coś się spojrzeć. Cała plejada wydań, polskie wydanie wydawnictwo Rebel Games. Pan się sfokusował? I jest tutaj otwórz oczy, rozejrzyj się, przyjrzyj się uważnie zwykłym szczegółom instrukcjom i zagraj w jednej z trzech malutkich coś tam. Gra dla maluchów. Oj. Wydawnictwo Portal Games wydało grę Heroes Normandy. Jest to gra wojenna. Ona się ukazała Kiedy był Pyrko? W kwietniu. Ukazała się w kwietniu, wciąż jest wydana, więc ja by gratuluję wydawnictwu Portal, że się spięło i tą grę wydało. Dobra robota. Oraz właśnie dotarły do nas piękne egzemplarze 51 stan, które są pięknie rozsyłane do wszystkich. Będę miał niebawem premierę sklepową. 51 stan, kto zamówił w przedsprzedaży, już dostał. Kto się załapał na listę oczekującą, także dostał. A w zasadzie dostanie, bo to do niego dopiero przyleci. Więc wszyscy są szczęśliwi. My takoż pojawią się tam pierwsze jakieś opinie w internecie od tych, którzy już tą paczkę dostali i wszyscy bardzo, bardzo chwalą. Mam tutaj napisane, że z nad planszy gradanie jest tutaj jakiś patronem w ogóle. Coś o tym ktoś wiedział? I Game Troll, pozdrawiamy Piotra Jasika. I Świat Gier Planszowych, pozdrawiamy Roberta Neninisa. I Poltergeist, pozdrawiamy moje drogie dzieciaki. I teraz jest coś takiego, że trwa przedsprzedaż na grę Szalone Wózki. Niestety mamy tylko angielskie pudełko cały czas. Crazy Cars nazywa się to po angielsku, po polsku nazywa się to Szalone Wózki. Ponieważ, drogie dzieciaki, my dzisiaj kręcimy gameplaya angielskiego, jak się w tą grę gra. No, ale polskiego nakręcia będziemy polskie pudełko mieli, ale nie wiem, kiedy ono przyjedzie. Nie wiemy tego. Taka jest historia. Moje drogie dzieciaki, tu mam tu informację jeszcze, co coś innego dzieje na świecie. W ten weekend, czyli za kilka dni w stosunku do tego, kiedy oglądacie te słowa, będzie miała premierę grę Bongo. Bongo to jest gra Bruno Fajdutego. Nie mam niestety żadnego sygnalnego pudełka.
mamy jakieś, tylko jakieś takie rozlatujące się rzeczy. I ta Bongo będzie miała premierę na Dniach Książki w Warszawie. We Warszawie, na Stadionie Narodowym. Bruno Fajduty niestety nie przyjedzie, bo go niestety nie zaprosiliśmy, ale na pewno wszystkich fanów z Polski pozdrawia. Bruno więcej wygląda tak. A jak pozdrawia? Bo, no właśnie, że pozdrawia. Tak wygląda, jak nie pozdrawia. A jak pozdrawia? Okej, okay, widzę różnicę. I Bruno was wszystkich bardzo serdecznie pozdrawia i gramy w grę Bongo na Stadionie Narodowym w ten weekend, a później będziecie wy wszyscy w nią grali. To jest taka gra, w której rzucamy kostkami i musimy szybko i krzyknąć nazwę wieżaka. Gnu... Co to było? Bongo Gnu Nosorożec. I nie tylko, bo są także różne inne historie. Jak ktoś się chce nauczyć, jak wyglądają zwierzęta za granicą, w Afryce, to się można sobie grze nauczyć. Drogie dzieciaki, mamy też takiego newsa. This War of Mine Kickstarter trwa. I pan to widział? No czyli, że pan to widział. A pani to widziała? Nie dało się nie widzieć. A pani tego nie widziała. A pan to widział? No, ma ta muzykę. I jest taka historia. I że milion złotych. I że kolega Michał Oracz, autor Naruszymy Heksy Tezeusza, postanowił sobie sam wydać grę, sam ją sobie zrobić, zrobił milion dolarów, już nigdy nie będzie z nikim więcej gadał, bo sam jest tutaj w tym najlepszy. Gratulujemy Michałowi, bo tutaj u nas dzisiaj sobie plotkowaliśmy. I tam proszę Państwa, proszę cisnąć, bo tam jest czas na polską edycję. Jak się zbierze? 500 Polaków. Polacy, proszę się zebrać w sobie, proszę się tam dołożyć i będą wtedy polskie także wydanie tej gry. This War of Mine, po polsku to jest moja wojna, moja coś tam, na licencji 11bit Studio. Gratuluję Michałowi, poważnie. Trzymamy kciuki za dalszy rozwój tego wszystkiego. Wczoraj na gazecie PL oni pisali, więc chyba jest dobrze. I mam tutaj taką informację, że Factor of Ideas, chyba Faktory, gościu. Kto te newsy przygotowuje? Nie mam pojęcia. Halo? Chyba Maciek, ale nie jestem pewny. Maciek, proszę się skupić bardziej z newsami. Magia i myszy, serce Glorma. Dodatek do magii i myszy. Tam wtedy pojawia się, macie takie pudeczko z takim małym serduszkiem i to się dodaje do gry i masz tam rzucać. I Summoner Wars, mistrzowie przywołań. Tak, kolejne jakieś tam pakiety. Ale troszkę szacunku, nie tam kolejne jakieś tam pakiety. Kolejne pakiety. My w Summoner Wars graliśmy bardzo dawno temu i nie nadążamy nad tą linią, więc nie wiemy, co tam się nowego wychodzi. My ledwo nadążamy z Naruszymą Hex, prawda? Nie da się wszystkim nadążyć. Wielka wystawa dinozaurów. Gdzie się odbędzie? To jest tytuł gry planszowej, którą wydaje Factory Cube of Ideas. Proszę Państwa, mieliśmy na myśli wydawnictwo Cube Factor of Ideas, a nie wydawnictwo Factor of Ideas, bo Factor of Ideas jest tylko pod tytuł Cube z Poznania. I Martwa Zima, Długa Noc. Ale to jest dopiero zapowiedź. Halo, tak? Bo to jest dopiero zapowiedź, ponieważ to dopiero jeszcze na scenach nie wyszło. Long Night. Ja słuchałem podcastu The Dice Tower i tam mówili, że tam jest w pudełku, będzie specjalna koperta z 8 kartami, które to 8 kart jest niecenzuralnych. Znaczy niecenzuralnych. O! Takich, że tam jest napisane, otwierasz tą kopertę z 8 kartami na własną odpowiedzialność. I w amerykańskie wydanie będzie miało lektora, Erika Samerera, który czyta te wszystkie karty. Jest informacja, że w Polsce Boguś Linda będzie te 8 kart czytał. No nie ma takiej informacji. Ale jakby może się uda. I Seafall Legacy zapowiedzieli, oczywiście wielki hicior, po pandemii Legacy wychodzi Seafall Legacy. Wszyscy oczekujemy z niecierpliwością. La Cosa Nostra ufundowane, w imię Odyna czeka na wsparcie. Co to? La Cosa to jest taka karcianka o gangsterach, gdzie tam będą narkotyki, będą te jeszcze inne rzeczy, takie morderstwa i takie, wiesz. I kto to wydaje? Baldar. Bardzo dobrze, Baldar. Za dużo tego tam nie napisali o tym, bo na razie tylko powiedzieli, że jest to gra o wikingach i tyle. Baldar, proszę coś powiedzieć więcej. I niezbędnik bohatera, dodatek do Boss Monster wydany przez Trevor, zawiera 26 kart. Boss Monster to jest taka gra, którą prezentowaliśmy onek daj dawno temu w Panszuka TV. Bardzo fajna gra, bardzo fajna karcianka z firmy Trevor. I teraz wychodzi dodatek i liczymy, że nam przyjdą jakieś egzemplarze do recenzji, żebyśmy mogli sobie w to pograć. No ja gdzieś na świecie gier planszowych chyba jest taki spoiler kart, które będą w dodatku. Nowości z Egmontu, o tym już mówiliśmy, że kiwi nie leci, kiwi nie leci, kiwi, to już mówiliśmy, przypominamy. I gol mistrzostwa to jest starość, halo Egmont, proszę coś nowego wydać, Egmont, mówimy do was, poprawiliście, co, statystyki Lewandowskiemu polepszyli? I Potwory w Nowym Jorku, wreszcie się ukazuje po 3 latach czy 2 latach od premiery, gratulujemy, bardzo fajna gra. I Zombie 15, najdroższa gra Egmontu, 300 zł? Ho, 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 jesteśmy na tak.
Drogie dzieciaki, mam tu coś napisane takiego, że pojawi się też nowe wydawnictwo, tak jest? Wydawnictwo Gremia wydaje grę Taktyczne Starcie, autorstwa Marcina Wilka. Tutaj Marcin, pozdrawiamy cię, jeśli nas oglądasz. Sytuacja jest taka, że nie chcemy cię demotywować, ale doktor Kniże wymyślił już ponad 600 gier. Jest doktorem matematyki, więc Marcin, musisz bardziej się postarać. Jak ktoś kiedyś zrobi transkrypt tych planszówek TV, do Knizia mnie zabije, jak mnie spotka na SM. Tymczasem wydawnictwo Games Factory Publishing, tym razem nas wspieram to, po udanej kampanii Dominiona robi teraz kampanię na grę Mage Wars oraz Mage Wars Academy. Mage Wars jest takie gigantyczne pudło, takie duże, jest tam 2 miliardy kart. I gracze się wcielają w czarodziejów i walczą, przywołują potwory i walczą takie planszy, która wygląda jak szara posadzka, bo reprezentuje szarą posadzkę. A Mage Wars Academy to jest podobno coś takiego prostszego, w co akurat to drugie nie grałem nigdy. Szalone wózki już przedsprzedaży, no przecież to mówię, to pan mi dopisze, jak już to mówiłem. I gram w planszówki, wspieram Board Times. Tak jest, serwis Board Times, serwis z siedzibą w Lublinie, dobrze kojarzę? Z siedzibą w Lublinie ma aktualnie akcję na wspieram to. Oni zbierają pieniążki, żeby ich wesprzeć, żeby mieli lepszą kamerę, lepszy dźwięk, lepsze wszystko. A oni w zamian będą mieli lepsze materiały dzięki temu. Można tam wygrać różne nagrody, promoski, jak tam jakieś autografy, no różne cudawianki. Proszę wejść na wspieram.to.pl.coś tam i znaleźć grę, znaleźć wspieranie Board Timesa. Si. I wydawnictwo Czacha Games wydaje grę Impuls. Czy się już nie skończyło? Czy to trwa jeszcze? W polskiej przepięknej oprawie graficznej. Gratulujemy wydawnictwu Czacha Games. Przepięknie to wygląda faktycznie. Gra Karlsa Czudyka, Impuls. Pamiętam, jak to grałem stąd, byłeś taką marudą przy tym stole, że myślałem, że zrobię flip the table, jak w to grałeś. Jęczą po prostu jak zażynane, nie powiem co. Dobrze, dzieciaki. Słuchajcie, nie ma tutaj żartów. Żart jest taki, że słuchajcie, no maj trwa i teraz tak, to już tutaj wypłynęło. Bongo w ten weekend na Narodowym. To do nas płynie, tak jest, to do nas już w zasadzie leci, chyba nie płynie nawet. A Blood Rage is coming, i Szalone Wózki is coming, i Trzej Przyjaciele z Boiska is coming, i w ogóle dużo się dzieje, chłopaki nie wyrabiają, wszyscy pracują, kolega tutaj prawie że nocuje, koleżanka tam się też stara. Tego nie ma akurat, no, jest taka sytuacja. Dzieci drogi. Konkurs był. Proszę się skupić. Był konkurs na pędzące ślimaki. Trzeba podać Egmontowi, jaką grę ma wydać i wygrał, słyszałem, że pędzące ciastka. Tak to się nazywało? Tak. Kto to zrobił? Kto zrobił pędzące ciastka? Kto to wymyślił? No tam miałeś zapisane. Zapomniałem. No i co? Doktor Kniziat przysłał? Szczwany, chciał się odegrać. Dobra. Też fajne były pędzące trzewiki. Darek. Pędzące trzewiki Darek, a pędzące ciastka Żubr 2 tygodnie temu, tak? Tak. Dzielne mamiki. Czemu oni dają te 2 tygodnie? 2 tygodnie temu. Ludzie nie musicie dać wniku, kiedy się zapisać na YouTube, bo to jest potem żenujące. Żubr 2 tygodnie temu wygrywa. Pędzące ciastka uciekają przed epiką Portal Games, po drodze będą je spowalniali fań osadników i Robinsona. I to jest bardzo słuszna koncepcja, chociaż pędzące trzewiki na jeden też są niezłe. Może wyróżnienie dla pędzących trzewików. No, daj. Tylko jest taka, tutaj cię Darku ostrzegam, że jest taka gra, którą weźmie Elfenland i tam już są pędzące trzewiki. To jest gra, w której gracze właśnie poruszają się trzewikami po magicznej krainie. Dum. W ogóle może byśmy sobie tak porozmawiali po prostu. A nie tak, że tylko ja zaraz muszę albo się wygłupię przed kamerą, albo muszę mówić o newsach. A może ktoś by chciał coś innego posłać? Co, myślisz, jakieś takie plenie bardziej inne do mnie? Że co? Nie wiem, czy brokuły, czy lubię. Nie lubisz. Ci cieszy, że ty też nie lubisz. Proszę państwa, może nadajmy trochę taki głębiej temu programowi. Też bym porozmawiać. Proszę państwa o zadawanie pytań z kategorii nie gier planszowych w tym tygodniu, żebym mógł ten program uatrakcyjnić odpowiedziami na inteligentne pytania dotyczące życia. Co sądzisz o New Rodzaju Ryżówki? No? Na przykład. Pozdrawiamy was ciepło. Jesteśmy, kurczę, strasznie troszkę zakręceni, bo dzisiaj bardzo ciężki dzień. Kolega chodzi, nie chodź raz przed kamerą z tym, czyś co to masz, bo to jest tajne. Wyjdź, proszę się nie teraz nie fokusować. Schowaj pod bluzę. Dzieciaki, strasznie was, kurczę, kocham i strasznie was lubię. Pionek się zbliża, widzimy się na Pionku. Kiedy jest ten Pionek? W czerwcu. 11-12 czerwca jest Pionek, potem tydzień później jest PortalCon. Już się nie mogę doczekać, żeby się z wami zobaczyć i kolega też. Koleżanka też się nie może doczekać? Czołem, Urwisy. Ej, czekaj. I robimy jakiegoś live streama w najbliższym czasie? Pierwszy wtorek miesiąca. Wtorek? No. Drugiego czerwca, po dniu dziecka.
To jest czwartek. Poważnie? Tak. 7 czerwca. Wtorek. 7 czerwca przed piątkiem będzie live. Zapraszam was serdecznie, będziemy live'ować. A teraz już naprawdę kolejne misko, chłopaki, dziewczynki. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się na Narodowym w ten weekend, jeśli przybędziecie, albo się widzimy na Pionku. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami na komentach we Wrocławiu, na Dniach Fantastyki i na Gratislavii. Coś bym wam jeszcze pogadał, ale... Chyba czegoś brakuje, nie? W tym odcinku. Nie ma tego YouTube'a zarzucać, prawda, tymi informacjami. Dajcie mi ciekawe pytania zupełnie z innej kategorii niż gry planszowe. Jakbyście się zastanawiali, czy mnie się bawi, to są figurki do Kraj Havoka, naszej Gencomowej premiery. 54 figurki w pudełku, gigantyczne pudło z Portal Games, pierwszy wielki Ameritrash Portal Games. Będziemy o tym opowiadali wiele razy. A na razie idziemy dalej, bo musimy nakręcić gameplaya po angielsku. Będziemy speaking English, to będzie pathetic. Baba. Nie uważasz, że czegoś tutaj zabrakło? Czego? Tego na przykład, co ten pan dostanie. Dwa, miałeś chyba pokazywać, jak się gra Straszny Dwór. No dobrze, proszę państwa, też jeszcze chwilkę z państwem będę, bo sytuacja jest niezręczna. Panie Żubrze, tylko że ten Straszny Dwór się mojej córce bardzo podoba. Nie za bardzo chciał się nim dzielić. Nie mów tego na głos. Pokażemy państwu, jak się gra w Straszny Dwór, a panie Żubrze, jakby się panu ten Straszny Dwór nie podobał, to je pan da znać, że pan nie chce nagrody. Gra w Straszny Dwór jest to gra wydawnictwa Fox Games, nie wymyślona przez doktora Knizie tym razem. Jest to gra, która bardzo przypomina grę Pandemic, tylko dla dzieciaków. W tej grze będziemy musieli uruchomić 4 portale magicznymi kluczami, żeby przepędzić duchy ze okolicy lub po prostu wszystkie duchy wyrzucić z planszy. Gra zaczynamy z 4 duchami na planszy. Jest duch na tym aniołku, na tym aniołku, na tym aniołku i na tym aniołku. Są 4 aniołki i my teraz jedziemy. Ja zaczynam. Uwaga, jesteś pan gotowy? Chyba. Tak. W swoim ruchu rzucamy kostką. Wypadł kolor czerwony, więc duch pojawia się w czerwonej wieży. I teraz mogę coś zrobić. Albo chcę się poruszyć, albo zostaję w miejscu i wyrzucam ducha. Albo mogę położyć klucz, ale tylko wtedy, jeśli jestem w miejscu, do którego przyjdzie inny gracz. To jest dość skomplikowane, aż mi mikrofon wypadł, bo to jest tak skomplikowane. Ja po prostu muszę zrobić coś takiego. Pierwszy, przypnij sobie mikrofon. Ja wyszedłem bardzo w prawy przez te kilka tygodni. Go. Jadę do żółtej. A ja za ciebie, tak? Żółta. W żółtej pojawia się duch i co robisz? Chcę wypędzić tego. Chodź, przyjdzie do mnie? Dobra. Ducha chcę wypędzić. Chodź do mnie. Chodź, z Greco pracy, idziesz do mnie. Problem lidera. Brzmi. Wypchnęliśmy go i zmierzamy tutaj, żeby te aniołki ten. Brązowy. W brązowej wieży pojawił się duch tutaj, ale ja się tego w ogóle nie boję. Idziemy tutaj, wypycham tego ducha. I jak teraz ty do mnie przyjdziesz. Nie, no jedną. Jak wchodzisz, to wypychasz ducha? Tak, automatycznie. No jak to cię pójdzie, to co? Proszę, dajesz. Jak do ciebie pójdzie, to co? W brązowej pojawił się kolejny duch. Przyjdź do mnie. No dobra, idę. Ta-da-da-da-da-da-da. I pierwszy kluczyk zrobiliśmy. Mamy to zrobić 4 razy, albo wypchnąć wszystkie duchy z planszy. Problem jest taki, że jak pojawią się 3 lub więcej duchów w wieży, to nie możemy już tam wchodzić, bo zginiemy. Biały, czyli nigdzie się duch nie pojawił i ja biegnę z odsieczą w tym kierunku. Ja tutaj, tupu. Teraz ty. Niebieski. Gdzie jest niebieski? Tutaj. I gdzie idziesz? Chodź. Żółty. Tutaj się pojawił duch i ja tych wywalam, bo to już było zbyt ryzykownie. Ja tam idę stąd, do ciebie zamykam. Żółty. Gościu, ale w żółtym się teraz pojawiły 2 duchy. To idę tam, do żółtych. To się nie spotkałem wtedy. Trudno. Dobra, wypchnęliśmy duchy. Możemy też wygrać przez wypchnięcie wszystkich duchów, ale to jest trudne. Nigdzie się nie pojawił duch i gdzie się spotykamy? Tutaj się spotkamy? Na czerwonym mam blisko. Oboje. Ale nie, duch buduje się, klucze tutaj. Ja mam daleko. To tu, na niebieskim. Tutaj nie, na wrogach się buduje te klucze. Wszędzie masz daleko, boś pola w las. To tu się spotkamy. Ja idę tutaj. Teraz ty. Tu się spotkamy. W brązowej, kurczę, gościu. Dawaj, i teraz przychodź tutaj. Wypchnęliśmy ducha. Na zielonym się pojawił duch, nas nie przykaza. Ja przychodzę do ciebie. Piona. Mamy zrobiony klucz. I tak dalej. I albo nam się uda zbudować 4 klucze, drogie dzieciaki, albo nam się uda wszystkie duchy zepnąć, albo będzie taka sytuacja, że pojawi się jeden duch, pojawi się drugi duch i wtedy już niestety tutaj nie możemy przyjść, pojawi się kolejny duch. Jeśli nie ma już duchów poza planszą, to przegraliśmy grę. Ja grałem w tą grę z dzieciakami, było bardzo fajnie, bardzo polecam dla dzieciaków, niestety przegrałem samotnie. Jest trudna gra, poważny pandemik dla dzieciaków. Straszny Dwór nie autorstwa doktora Knizi, ale doktor Knizi na pewno by polecił, gdyby w tą grę zagrał. Tylko że nie gra w gry planszowe, z tego co w wywiadach mówi. Więc ja bym nie mógł to zagrać. Dziękujemy wydawnictwu Fox Games za ufundowanie tej gry i tą grę przekazujemy do panu Żubr 2 tygodnie temu, a dla pana Darek 5 tygodni temu, co tam mamy fajnego? Jakieś ego widzę z trefla. Tak?
Prosimy Państwa o kontakt z nami mailowy i te dwie nagrody przez ufanowane straszne dobre przewodnictwo Fox Games do Państwa idzie oraz idzie do Pana Darka Darka. Ego, odwijmy tref. Dziękujemy za udział w konkursach. Przekazujemy to do Pana Marka, a Państwo się skontaktują z nami. I teraz już możemy z Państwem naprawdę grzecznie pożegnać. Sorry za dzisiaj trochę zamieszanie, ale musimy wejść do formy z powrotem po tych dwóch tygodniach nienagrywania. Dziękujemy.